wiesz więcej. Jak planować strategie finansowe projektów rozwojowych w samorządzie, zastanawiają się w Warszawie uczestnicy ogólnopolskiej konferencji zorganizowanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Wśród nich jedną z uczestniczek, ale i panelistek jest Jadwiga Emilewicz, wiceminister rozwoju. Witam panią, pani minister. Dzień dobry. To proszę powiedzieć, jak je planować, kiedy zdarza się, że wiele samorządów jest zadłużonych, nie stać ich na wkład własny, żeby zyskać jakieś takie współfinansowanie do projektów unijnych. To jak to powinni robić? No, przede wszystkim rozejrzeć się na rynku, jakie instrumenty są do dyspozycji poza środkami własnymi. A tych środków wbrew pozorom jest dużo i organizator dzisiejszej konferencji, Bank Gospodarstwa Krajowego, dysponuje instrumentami dedykowanymi dla samorządów, także takimi, w oparciu o które można zbudować długoterminowe i bardzo kapitałochłonne inwestycje. Przykładem chociażby współfinansowana przez Polski Fundusz Rozwoju BGK z miastem Kraków inwestycja w trasę łagiewnicką. Wielomilionowa, długoterminowa inwestycja, która bez tego istotnego wkładu centralnych instytucji finansowych, rozwojowych na pewno by się nie udało. A zatem rozejrzeć się na zewnątrz po instrumenty, po które dotychczas samorządy sięgały niechętnie albo nie wiedziały o tym, że one istnieją. Instrumenty długoterminowe, instrumenty zwrotne, nie tylko dotacyjne, ale one mogą, ponieważ rozłożone w czasie w sposób odpowiedni, na pewno można z nich skorzystać właśnie po to, żeby sfinansować te trudne, kosztowne inwestycje. No a jak mają sobie poradzić takie samorządy, których zadłużenie niebezpiecznie zbliżyło się do tego wyznaczonego kilka lat temu limitu i się po prostu boją zadłużać jeszcze bardziej? Znaczy, to przede wszystkim warto przejrzeć finanse i gdzie można szukać oszczędności. To zawsze robić warto, bez względu na plany inwestycyjne, bo te zasoby dotyczące możliwości ograniczenia budżetowego na pewno w każdym samorządzie można znaleźć. To po pierwsze. Po drugie, tak jak mówię, instrumenty w Banku Gospodarstwa Krajowego również są dla takich, do których na przykład bank komercyjny na pewno nie będzie zainteresowany wejściem w inwestycje, a Bank Gospodarstwa Krajowego, mając instrumenty poręczeniowe, może wesprzeć, dać taki lewar finansowy, który pozwoli jednakowoż samorządom w takie projekty wejść. No i po drugie, myślę, że raczej po trzecie, poszukać takich inwestorów, którzy zasilą kapitałowo gminę w szybkiej perspektywie, a zatem płatników CIT-u, czyli tych, którzy do danej gminy przyjdą dlatego, że zostanie dla nich stworzona przyjazna infrastruktura i ona stanie się kołem napędowym rozwojowym. Jadwiga Emilewicz, wiceminister rozwoju, była gościem programu. Bardzo pani dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Państwu dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.